Wojna Stuletnia. Krótka historia. Oczywiście wojna stuletnia, czyli XIV-XV wiek i walka pomiędzy Anglią i Francją była bardzo ważnym momentem historii obu krajów. W rzeczywistości wojna stuletnia rozciągła się na okres 116 lat i trwała od 1337 do 1453 roku. Oczywiście z dużymi przerwami. Wybuch wojny był taką... Można powiedzieć, pierwszą globalną wojną, która objęła dużą część Europy, ponieważ walczyli również sojusznicy i Francji, i Anglii. Ale od początku, z jakiego powodu w ogóle doszło do tej wojny? Po pierwsze, rywalizacja o władzę nad terenami we Francji. Anglia miała pewne tereny, które należały do niej, ale niestety powodowało to, że król angielski był wasalem króla francuskiego. I niejako musiał mu podlegać, ze względu na to, że posiadał na terytorium Francji ziemię, co oczywiście nie podobało się władcom angielskim. Drugim powodem był spór dynastyczny o tron francuski, ponieważ król Anglii, Edward III, według niego miał prawo do korony francuskiej i po śmierci przywódcy we Francji uważał, że powinien Powinien zostać koronowany na władce Francji. Początek wojny to 1337 rok, ale ten początek to raczej nic dobrego dla Anglii. Doszło nawet do tego, że francuskie siły uderzały na tereny Anglii, na wyspę angielską. Później doszło do szeregu takich przepychanek, że jedna strona zyskiwała przewagę, druga strona i tak powoli, powoli, ale cały czas to właśnie Francuzi byli górą. Aż 26 sierpnia 1346 roku doszło do bardzo słynnej bitwy pod Crécy. Tam gigantyczne zwycięstwo odniosły siły Anglii. Dzięki głównie oczywiście łucznikom. Następnie oczywiście te działania zbrojne zostały przerwane przez epidemię dżumy i po przerwie, po wznowieniu działań wojennych, kolejne duże zwycięstwo Anglii pod Potiers. W 1356 roku. Dlatego w 1360 roku dochodzi do układów. Układy te stwierdziły po prostu, że Edward III zrzeka się praw do korony, a król francuski przestaje uważać króla angielskiego za swojego wasala. Czyli można powiedzieć, te kwestie sporne, część tych kwestii spornych zostaje wyjaśniona. Ale dochodzi do kolejnego etapu walki. Jest to rok 1369. Tutaj Francja odrobiła lekcję, przygotowała się i troszkę tych terenów straconych odzyskała. W 1389 roku dochodzi do rozejmu, ale rozejmu, który nic nie rozstrzyga. Dlatego dochodzi do kolejnych walk. Początek tych walk to rok 1415 i wykorzystanie francuskich konfliktów wewnętrznych przez Anglików. Lądowanie angielskich sił w Normandii dochodzi do bitwy pod Azenkwa. Pogrom Francuzów, co w końcu spowodowało, że doszło do traktatu pokojowego w Troyes. Francja zostaje podzielona i poza naprawdę niewielkimi fragmentami, częściami, właściwie podporządkowana władzy angielskiej. A król Anglii, Henryk V, po śmierci króla francuskiego, ma zostać władcą Francji. Niestety dla Anglików, Henryk V umiera młodo w 1422 roku i nie ma kto niejako wegzekwować tych wszystkich traktatów i po prostu zmusić francuzów, chociaż nie byłoby to wówczas aż tak trudne, do po prostu poddania się władzy władcy angielskiemu i dochodzi do jednej z najdziwniejszych rzeczy w historii, czyli rok 1429. Coś co w ogóle jest ewenementem i naprawdę niewiele osób w historii tak mocno na nią wpłynęło przybycie na dwór następcy tronu francuskiego, czyli Delfina Karola, 16-letniej wiejskiej dziewczyny, Joanny Dark, która twierdziła, że miała widzenie Archanioła Michała oraz innych świętych, którzy powiedzieli jej, żeby pomogła wypędzić Anglików i doprowadzić do koronacji Karola na władcę, na króla Francji. Czyli coś bardzo dziwnego. I co ciekawe, tej dziewczynie się to udało. Ponieważ oczywiście z problemami, ale Joanna poprowadziła wielotysięczną armię, zdobyła z nią wiele twierdz, w tym najważniejsze: Orleans i Reims. Po prostu pociągnęła za sobą ludzi. Ta motywacja, ten jej wpływ był tak ogromny, że ci Francuzi, którzy już uważali, że wszystko jest przegrane, że wystarczy niewielka, niewielki ruch ze strony Anglików, żeby ta Francja już była pod władzą angielską. A tu zjawia się dziewczyna, doprowadza do tego, że właśnie w Reims Karol koronuje się na króla Francji Karola VII. Od tego momentu coraz to kolejne tereny, regiony Francji odzyskują niepodległość. Sama zaś Joanna zostaje złapana przez Burgundczyków i 30 maja 1431 roku spłonęła na stosie. Ale o Joannie Dark niedługo będzie materiał na moim drugim kanale. Podlinkuję go, tam są biografie, tam są, można powiedzieć, streszczenia różnych lektur, no ale może komuś się spodoba. I tak Francja powoli odzyskuje władzę nad swoim terenem. W 1444 roku dochodzi do rozejmu, po którym Francja zaczyna potężne reformy, jeśli chodzi o wojsko, jeśli chodzi o gospodarkę, zarządzanie państwem. I dzięki tym reformom Francja mocno się wzmacnia i rozpoczyna się kolejny proces wypychania Anglików. Do 1451 roku we władaniu Anglii pozostało tylko miasto Calais. Tak to cały ten teren Francji zostaje odzyskany przez Francuzów, łącznie z tymi miejscami, gdzie wcześniej Francuzi przed wojną stuletnią posiadali tereny. I tak w 1453 roku kończy się wojna, choć władcy angielscy jeszcze przez bardzo wiele lat uznawali się po prostu, tytułowali się jako królowie Francji. Więc oczywiście zwycięstwo Francji, choć to oni, można powiedzieć, przegrywali te główne bitwy, ale chociaż Francja zwyciężyła, to naprawdę jeszcze wiele lat musiała niejako podnosić się po tej wojnie, ponieważ te straty, zniszczenia były ogromne. Ale to jest oczywiste, że jeśli wojna toczy się na terenie jakiegoś państwa, to niestety to państwo o wiele mocniej obrywa niż najeźdźca. I tutaj musimy pamiętać, że ten moment przełomowy, ta Joanna Dark, ta, która pociągła za sobą Francuzów, to coś niewiarygodnego. Gdyby ona się nie pojawiła, to najprawdopodobniej ta Europa, historia potoczyłaby się całkowicie inaczej. Ponieważ Anglicy naprawdę mieli potężną przewagę, w końcu doprowadziliby do tego, że, mając oczywiście prawa do korony francuskiej, zostaliby władcami Francji, no i ta Francja byłaby pod władzą angielską. I nic raczej by tego nie zmieniło, ponieważ te bunty, jakie wówczas dochodzi, do jakich wówczas dochodziło, kiedy państwo już było stłumione, no były po prostu, ta kwestia tych buntów była w sposób bardzo krwawy rozwiązywana. Więc szczęśliwie dla Francuzów, nieszczęśliwie dla Anglików pojawiła się Joanna Dark i mocno przechyliła losy tej wojny, tej walki. Dziękuję oczywiście za uwagę, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć znajomym, spójrz na inne materiały, spójrz na linki w opisie, tam są odnośniki do moich innych kanałów. Do zobaczenia i usłyszenia oczywiście ponownie.